Już pędzi. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Terrarię. No i właśnie możecie zauważyć, że mam taką maskę mumii. Zdobyłem sobie na pustyni, ale właśnie w tym momencie mamy Blood Moon. I właśnie chciałem się pochwalić, że w Blood Moon można zdobyć właśnie w hard mode bardzo ciekawą broń. I co ciekawsze, ja ją zdobyłem, ale nawet nie wiedziałem, że taka broń istnieje. Dopiero po zdobyciu jej się o tym dowiedziałem i widzę, że teraz sobie ją wypróbujemy, ponieważ mamy bardzo wkurzającego pana w swoim otoczeniu. Lol, to jest taka pięść. Gdzieś tu powinien być clown, który wybucha, bo słyszałem wybuchy. Tylko teraz, gdzie on jest? To jest dobre pytanie. A powiem wam, że to jest mega broń. Ile ona ma damage'a? 52! To więcej niż mój Nightsedge. Nie, w sumie 54. Dobra, to powiedzmy, że jest prawie taka dobra jak Nightsedge, tyle że to jest, no powiedzmy, coś takiego jak harpun. Ale mamy Blood Moon. I ogólnie powiem wam, że bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Możecie zauważyć, że już mam wszystkie uzupełnione tutaj zbroje. To również jest duży plus, ponieważ właśnie zamierzałem sobie zrobić, więc zrobiłem pozostałe zbroje. I teraz tak. Mamy. Chciałem wam powiedzieć, że mamy Blood Moon. To już wiecie. I dlatego właśnie możemy sobie Death Weedy hodować, bo właśnie one mają taką specyfikację, że takie właściwości, że one właśnie można je zebrać tylko i wyłącznie gdy jest Blood Moon. Więc po prostu możemy je zebrać, gdy nie ma Blood Moon, ale po prostu nie dostaniemy nasion. A żeby, o właśnie, właśnie mi wyrosła i właśnie widzicie, że się świeci, to sobie ją mogę zebrać i właśnie to są te nasiona. Kurde, no, jaki o nie, ty, to przez ciebie. A w sumie mogę sobie zebrać już przy okazji. Dobra. Ale ten, co za głupi duch. Czemu on do mnie nie przejdzie? Kurde. Dobra, to sobie teraz musimy zebrać te tutaj. Widzicie również zmiany w moim ekwipunku i zaraz wam wszystkie zmiany omówię i tak dalej. Tylko muszę się skupić, bo kurde, włażą mi do mojego domu. Tak być nie może. To ja sobie tutaj moje drewno postawię, moje drewno. I teraz, drogi kolego, ty stąd idziesz. Boże, tu też? Dobra, to teraz trzeba szybko zamknąć. Gdzie mam drewno? Tam zostawiłem, kurde. Dobra. Nie ma problemu. Jest problem. Chodź tu. Co to za zombiak taki olbrzymi, o Boże. Dobra, ogólnie powiem wam, że Blood Moon strasznie mi przeszkadza. Chciałem wam tutaj omówić zmiany, a strasznie mi tutaj wchodzą do domu i takie inne rzeczy. To tak, na początku chciałem wam powiedzieć, że zdobyłem sobie z mimików, ponieważ spotkałem bardzo dużo mimików w międzyczasie. No 3 to jest dość duża liczba. Nie, śmiejcie się, śmiejcie, ale naprawdę one są rzadkie. I oprócz goldów wypadają z nich takie fajne akcesoria. Wypadł mi Star Cloak. Star Cloak powoduje, że jeśli sobie weźmiemy do akcesorii, to właśnie jeśli ktoś nas zrani, to lecą gwiazdki z nieba i mogą właśnie zranić przeciwnika. Tutaj Cross Necklake zwiększa liczbę, zwiększa jakby jeśli ktoś nas zaatakuje, to jest taki pewien czas, w którym może nas atakować. I musi właśnie ten czas upłynąć, żeby mógł nas ponownie zaatakować. I właśnie pomiędzy tymi atakami ten naszyjnik właśnie wydłuża ten czas. I tak, jeszcze coś tu miałem. O właśnie, coś takiego mi się udało zdobyć. To nie jest z mimika, ale udało mi się z jakiegoś łucznika to zdobyć, nie wiem. I jeszcze tak, udało mi się zdobyć to z demona, Demon Sight. To zdobyłem właściwie z Wall of Flesha, bo sobie ubiłem. To właśnie działa w taki sposób, że możemy sobie strzelać na manę laserkiem. Też bardzo fajne. A Demon Sight działa w taki sposób, że tworzymy coś takiego, tak jak demony, i to atakuje przeciwników. I jeszcze tak,
Tak jak wam obiecałem, nakopałem sobie, właściwie nie nakopałem, nazdobywałem sobie Ichor. I tak jak wam mówiłem, można to zdobyć z takich dziwnych ośmiornic w Crimson. I powiem wam, że jest 100% szansa, że chociaż jedno takie wyleci, więc nie było trudno zdobyć właśnie, właśnie tego materiału. I teraz tak, jeszcze zdobyłem sobie trochę soli, bo jak byłem na Crimson, to od razu mi też wypadały. I jeszcze z Mimika wyleciał mi Titan Glow, właśnie on mi zwiększa knockback. Oprócz oczywiście Breaker Blade'a, bo już znacie Breaker Blade, to raczej tutaj nic nie zdobyłem specjalnego, oprócz, ponieważ jest pewna szansa, że z wrogów wyleci nam przywoływaczka The Twinsów, Destroyera lub Skeletona Prima. I właśnie mi wypadła przywoływaczka Destroyera. I właśnie takiego Destroyera miałem nadzieję dzisiaj ubić sobie w odcinku, ale niestety musimy poczekać na noc, bo raczej Blood Moon nie uśmiecha mi się bicie tego bossa, ani po prostu... Po prostu już jest nawet koniec tego Blood Moonu, więc się nie opłaca. I teraz tak. Jeśli chodzi o właśnie Ichor i Soul, no to to właśnie mam. I teraz chciałem sobie kupić książkę z peltą, z którego, który również jest potrzebny do... O, właśnie, już mamy dzień, nareszcie. Więc tak, idziemy do Berwyna. Berwyn. I teraz tak, z peltą za 5 goldów kupujemy sobie. Tylko może odłożę te nasiona, wszystko, może zasadzę to najlepiej. To one tutaj były, to... Sadzimy. Dobra, no to teraz tak. Zwolniło mi się trochę miejsce w ekwipunku. To idziemy właśnie, bo ogólnie speltomy robimy tutaj właśnie w tym miejscu, przy takich książkach, przy półkach z książkami. I teraz tak. Tak wygląda ten speltom, który chcemy stworzyć. Jest potrzebny nam właśnie ten speltom, Ichor i Soul of Night. Więc możemy sobie stworzyć. I teraz ciekawie, no plus 20% knockback, to jest właśnie moje szczęście, zawsze musi być muszą być ujemne statystyki. I teraz właściwie nie wiem jak to działa i wypróbujemy sobie, szkoda, że już noc minęła, bo mogliśmy sobie łatwo i fajnie wypróbować. To jest taka sikawka, ale fajne, naprawdę może się przydać. I teraz tak, zacząłem budować platformę na tego Destroyera. Miałem mało materiałów, właściwie to od tego Mahoniu, więc oszczędzałem go jak po prostu się dało. Ale myślę, że na razie mogę sobie tutaj porobić i sobie tak na szybko jeszcze stworzymy. W sumie mamy czas do nocy, więc jakoś nie musimy się specjalnie spieszyć, ale po prostu... w celach takich, wiecie, żeby oszczędzić trochę czasu, no to możemy sobie potem zrobić jakieś cięcie i wam to szybko wybuduje i będziemy dopiero wtedy bili, ale w międzyczasie jeszcze mamy tutaj kilka rzeczy do omówienia. Otóż tak. Tak wygląda przywoływaczka Destroyera. Wiecie, że możemy przywołać właśnie Destroyera w noc i dlatego ją po prostu musimy mieć tą noc. I teraz tak, Destroyer jest taką formą, akurat nie mogliście zauważyć na moim świecie, bo ja nie miałem Corruption, tylko Crimson. Jest taką ulepszoną formą Wards, nie Fidera, Boże, Eater of Wards, tak właśnie się ten boss nazywa. To jest taka wielka glizda, taka wielka dżdżownica z oczyma, to jest właśnie poprawna forma i tak. I tak. Tyle, że po prostu Destroyer jest taki bardziej mechaniczny i w ogóle, nie wiem, trudniejszy po prostu. I teraz tak, jeszcze jeśli chodzi o akcesoria, mogę sobie tutaj pozmieniać trochę. To mi się już w sumie nie przyda, więc to mogę sobie wyrzucić. I teraz Starcloak mi się może bardziej przydać. Na bossa to mi się przyda, oczywiście. To mi się bardziej przyda na bossa. A to już nie, ale to ma 4 defensa, więc szkoda mi trochę tego odkładać, ale jednak musimy. I teraz tak. Mamy dużo kasy i ktoś mi powiedział, że mogę sobie ulepszyć akcesoria, nie artefakty. Chciałem powiedzieć artefakty. I doskonale wiem, że ja mogę ulepszyć, tyle że minus jest taki, że one, właśnie ulepszanie akcesorii jest takie drogie. Patrzcie, moi drodzy. On chce 16 golda za jakieś ulepszenia, może ujemne wyjść. I tu jest w sumie to samo. Tu jest 10. 10 silver? Jak to silver? LOL. Silver. A Starcloak? No, 6 golda, ale silver. LOL. Dobra, to ulepszam.
Powiem wam, że akurat nie wiedziałem, że 10 silver to może jakiś to jest bunt gry. Weźmiemy sobie goldów trochę i porobimy sobie właśnie ulepszenia tego. Bo powiem wam, że to się bardzo opłaca. Więc póki właśnie mamy dzień, możemy sobie na takie rzeczy pozwolić. Kurde, no muszą mi głupie Hannibale zasłaniać go. Dobra, to teraz tak. A to? Za 7, dobra, ale akurat tego nie biorę, bo to tylko knockback. To tak, to miałem, gdzie ja to odłożyłem? Tu. 2 defensa, no ja bym myślał nad tymi 4. O, 4 defense, dokładnie. Dokładnie tyle mi się przyda. I teraz tak. Pytanie, czy to ulepszać? Ja myślę, że nie, nie warto po prostu. Ja mam te 2 platynki, ale powiem wam szczerze, że nie opłaca się. Teraz ten gold nam się może bardziej przydać przy ulepszeniach broni. Mogę sobie na przykład Knight's Edge'a ulepszyć. Mogę sobie... O, to. Dokładnie to możemy sobie ulepszyć. Więc wezmę... O, 3 platynki. Nie 2. Myślałem, że mam 2. To dokładnie właśnie sobie ulepszymy nasz golden prysznic. Złoty prysznic. 16 gold. No kurde, no. Straciłem wiarę. Z deszczu pod rynnę po prostu. No nie powiem. Z deszczu pod rynnę. Naprawdę. To jest moje szczęście. Bierzemy platynę i kupujemy jak najlepsze ulepszenie. Platyna może iść. Nie pozwolę mieć takie złe ulepszenie z deszczu pod rynnę. Więc tak. Gdzie ja to odłożyłem? Znowu nie pamiętam. O! Dobra, bierzemy ten quick, bo szkoda mi kasy. I teraz tak. To mogę spróbować ulepszyć. No, szybkość, kurde. Dobra, to dalej już nie ulepszam. Albo w sumie. Dobra. A to? Ha! Dobra, biorę ten damage, już mi wystarczy. Dobra, to dzisiaj właśnie obiecałem wam również, że nazbieram sobie trochę adamantytu i mithrilu. Tak też więc zrobiłem i mam ten mithril i adamantyt 91 tego i 99 tego. Więc tak, przepaliłem sobie już, żeby wiedzieć, że mi starczy po prostu na zbroję i tak dalej. Więc zaczniemy od adamantytowej, bo tak jest najlepiej. Bierzemy na początku to. I oczywiście to. I teraz hełm. Ja bardziej będę pod defensa szedł, tak wam mówiłem. A w razie czego mam po prostu jeszcze trochę tego, więc po prostu wiecie. Mogę sobie zawsze zrobić inny hełm. I teraz muszę sobie lekki tutaj porządek zrobić, bo naprawdę ja z takim bajzlem tutaj nie wytrzymuję. Więc tak, pójdę sobie tu i odkładam niepotrzebne rzeczy, bo mam tu pełno do farmy, bo akurat sobie farmiłem. Więc jeszcze te wszystkie akcesoria niepotrzebne i goldy. Po co goldy? Nie będę brał goldów ze sobą. W sumie sporo kasy poszło, ale tam jest bardziej pozytywnie niż negatywnie, można tak w sumie powiedzieć. Dobra, to jeszcze chciałem sobie Breaker Blade'a odłożyć. To sobie odłożę. To może mi się przydać w sumie na Destroyera. To odkładam. To gdzie są akcesoria? Tu są akcesoria, to odkładam. To też. Jeszcze to dziwne coś. To odłożę, właściwie mogę odłożyć tutaj. I teraz jeszcze te płetwy mi zostały, to zapomniałem odłożyć, dobra. Ale cieszę się w sumie, że mam 4 defense. Zawsze coś na plus. I teraz tak, to są moje soule. Zawsze będę soule przy sobie trzymał, żeby nigdy mi nie umknęły. Ponieważ zawsze po prostu je będziemy zbierać. Więc zawsze po prostu wolę ze sobą je nosić niż, wiecie, odkładać do skrzyni i potem mieć problemy, że nie mam znowu. Dobra, to teraz robimy to. I bierzemy to. W sumie to jest taka zbroja. No, dobra. To teraz sobie włożymy adamantytową. Adamantytowa. Tu jest. O. I teraz wam mogę zaprezentować, jak ona wygląda, tak wiecie, tak.
tak jakbym, o, patrzcie jak się świeci, tak się fajnie mieni takim blaskiem, takim, wiecie, bardzo fajnie wygląda, bardzo mi się podoba, ale jednak wolę, nie no, to dziwnie wygląda, więc ja to odłożę, no, nie wyrzucę, odłożę, odłożyć wystarczy. I coś muszę sobie, jakiś w ogóle strój muszę sobie skombinować, żeby było tak, wiecie, tak fajnie. Dobra, nieważne na razie. Teraz właśnie tę zbroję sobie odłożę tutaj na hard mode'owe. I teraz tak, to, to i to. I na razie tak to wygląda, tu będzie adamantytowa, a tu będzie cała reszta tych nowych zbroi. No i teraz muszę jeszcze pomyśleć, to mi się na pewno nie przyda, o Boże. Kto to wymyślił, żebym ja to nosił przy sobie? Ja to tutaj odłożę. I teraz tak, mogę sobie w sumie jakieś bronie zrobić z adamantytu, ale pytanie czy jest, no w sumie mogę sobie drill zrobić, bo zawsze lepszy od tego co mam obecnie. No i demonik jeszcze, patrzcie. Teraz to mam farta. War Axe, Repeater, kusza. Brzmi nieźle, ale powiem wam, że nadal nie przezwycięża mojego rifla. Więc tak, założę sobie ten strój jeszcze i teraz muszę pomyśleć, gdzie są moje narzędzia. Narzędzia są tutaj, to odłożę tutaj wiertary. No i powiedzmy, że jesteśmy w miarę przygotowani. Jeszcze po prostu chciałem sobie coś ubrać na głowę. Będę takim, wiecie, takim... O! Pięknie. Nie no, to głupio wygląda. To może coś innego. Róża we włosach? Hej! Nie. To? Nie, to dziwnie wygląda. To? No nie wiem. Wiecie co? Ja wam powiem co. O Boże, chciałem to odłożyć i teraz tak, biorę sobie moje goldy i teraz właśnie będziemy trwonić kasę i pójdziemy sobie do Eustachego. I co mi Eustachy dasz? Cowboy hat i cowboy jacket. Kupimy sobie, śmiesznie to wygląda. A to właśnie też sobie kupimy i mamy nasze włosy i to też czapka kołbojska, ale fajna. Aha, nie wiem, to głupio wygląda akurat. I to sobie odłożę, będę miał kolejny strój dla siebie. Tak, wiem, trwonię kasę, ale przynajmniej mam coś fajnego. I teraz tak. Póki co, widzicie, że słońce zachodzi, a mi brakuje platformy trochę, tutaj będzie trzeba tego więcej, więc szybko teraz sobie to wypełnimy. Co z tego, że ze zwykłego drewna tam to jest z mahoniu, ważne, żeby na razie było. Potem jeszcze można tam pokombinować coś, ale na razie po prostu ważne, żeby ta platforma była. To sobie zrobimy. Na razie ona jest krótka, wiem, ale w sumie nie wiem ile tego nam się tutaj przyda. W sumie jeszcze trochę. No, nie musi być taka super, jakaś długa, ale nie jest najgorzej. Możemy na takiej w sumie jeszcze walczyć. Dobra, to sobie tutaj jeszcze dorobimy. Idealnie. No, powiedzmy, że taka platforma w sumie jeszcze na wypadek sobie dorobię tutaj, żeby wiecie, żeby było bardziej takie poręczne. Choć tego nie mogę wziąć do ręki, ale poręczne. Żebym mógł zawsze z tego zejść i żeby wygodnie mi się walczyło, bo chyba to jest najważniejsze, więc sobie jeszcze tutaj kawałek dorobię. Dobra, jeszcze tutaj te dwa rzędy. O kurde, skończyło mi się drewno. To jeszcze sobie nakopię tutaj. Jest pełno tego, patrzcie. W sumie przydałoby się oświetlić jeszcze nasze platformy. To je tak amatorsko oświetlę. O, patrzcie, to właśnie są nasze gwiazdki, które spadają, jak ktoś w nas wejdzie. Dosłownie, patrzcie. Wchodzę w niego i mam szansę go uderzyć. O, właśnie. Więc jeśli ktoś nas będzie ranił, szczególnie na Destroyera to będzie fajne, bo Destroyer nas będzie na 100% ranił. A wiecie jaki on jest długi, no może nie wiecie, ale będziecie widzieć jaki on jest po prostu długi, więc po prostu to nam się przyda. Mamy taką platformę, jeszcze sobie może oświetlę tutaj jakoś. Nie mogę? Szkoda. Chciałem jakoś sobie oświetlić.
No powiedzmy, jest okej. W sumie on też będzie świecił, więc nie jest źle. I tak, powiem wam, że jeszcze do wprowadzenia kolejnego NPC będziemy potrzebowali nowy biom zasadzić, mianowicie taki po prostu glowing mushroomowy, który jest właśnie tutaj są glowing mushroom, właśnie taki biom będziemy musieli zrobić na powierzchni i myślę, że po prostu zajmiemy się tym w następnym odcinku, bo po prostu myślę, że to wypadałoby jeszcze zrobić. No a na razie ubijemy tego destroyera i zobaczymy po prostu co tam zdobędziemy, bo wiecie, po prostu teraz była ta nowa aktualizacja. W sumie na bieżąco zostaje Terraria aktualizowana, ale po prostu, no, zawsze coś więcej. Więc tak, jeszcze po prostu uwielbiam to słowo. Weźmiemy sobie to na pewno, no powiedzmy. To może nawet mi się przydać. Spelunkery, nie, to może mi się przydać. Szkoda, że nie mam Iron Skina. W ogóle zobaczymy, co jest potrzebne do Iron Skina. I pierwszy filmik, w którym będziemy robić właśnie Iron. Mam Iron, ale mam Lead. Lepiej Lead wykorzystać. To nie będzie Iron Skin, tylko Lead Skin. Dobra, to teraz idziemy do Guida. Guide jest nad nami. O, patrzcie, już jest noc. Kurczę. Woda i Daybloom. Dobra, to tutaj gdzieś były puszki. I Daybloom bierzemy. Teraz napełniamy puszkę. I teraz tak, musimy zrobić sobie. Nie mamy tego, serio, poważnie, nie mamy tego. Kurde. To teraz pójdziemy sobie jeszcze po to i położymy sobie na craftingu. Nie, trzeba tą butelkę, tak? Fuck. Jeszcze raz. I szybko idziemy przywoływać, bo musimy się teraz pośpieszyć. Zawsze jestem opóźniony. Ale czekajcie, czekajcie, gdzie jest glina? Nie ma gliny, poważnie. Dobra, obejdziemy się bez tego Iron Skina. Jakoś damy radę. Poza tym to jest pierwsze bicie bossa. Lepiej traktujcie to jako, wiecie, takie wyzwanie, a nie, że mamy koniecznie pokonać. Bo możliwe jest po prostu, że nie pokonamy. To na początku wypijemy wszystkie potki. Teraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Już pędzi. Właśnie tak on wygląda, ma 60 tysięcy HP, pamiętam, że on miał 80 tysięcy, coś koło tego. I właśnie serduszkami z probów mamy się leczyć, więc mamy fajny sposób leczenia. Ej, to za miętowy ciulik. A powiem wam, że to go kosi nawet, już ma 50 tysięcy HP. Dobra. Nawet go osłabili. Myślałem, że będzie trochę mocniejszy. Mana mi się znowu skończyła, ale tutaj po manę i biegniemy. Już ma połowę HP, opatrzcie. Pokonamy go pewnie. Dobra. Tak najlepiej przez niego przechodzi. Ej! Ludzie! Ludzie, właściwie to proby. O, tak będzie fajnie. O! Pięknie! Pięknie! Patrzcie, jak przez niego przechodzi. Już ma ile HP? 25 tysięcy, dobra. Ale ta książka jest niezła na to, powiem wam. Rekordowy czas pobije normalnie. Nie no. Są ludzie, którzy to ubijają z taką prędkością, że pewnie i tak się do ligi nie zaliczą. Dobra. Zabijemy, już ma 15 tysięcy HP. To mega. To teraz. O. Już ma 10 tysięcy. No jeszcze trochę. Mana. Dobra, to teraz. Chodź tu, Destroyer! 8000 HP! Masz tak mało, że nawet moja babcia by cię ubiła. Poważnie. W sumie nawet te gwiazdki spełniają swoją rolę. O! Jeszcze tu jest mana.
Dobra, mana. Potrzebuję many. Co to za dziwny? Nie wiem co to za dziwny, ale jest dziwny. Dobra. O! I moi drodzy, w tym momencie zabiliśmy właśnie Destroyera. To jest przełomowy moment, ponieważ teraz zobaczymy, co właśnie wyleciało nam. Pierwsze soule to są Soul of Might. I właśnie takie zdobyliśmy. Dokładnie 36 i zdobyliśmy nowe sztabki, Halloween Bar. W poprzednich wersjach właśnie pamiętacie, albo nie pamiętacie też, że Halloween zbroje robiło się właśnie z adamantytowej, z kobaltowej i z mithrilowej, a teraz właśnie się robi z tych sztabek, więc możemy sobie właśnie nią zrobić. O, patrzcie w ogóle ile tego jest. Szkoda, że nie mam drugiej przywoływaczki, też by było fajnie. Dobra, ale ważne, że pokonaliśmy, więc teraz tak. Odłożę sobie mojego golda, bo to jest chyba najważniejsze. Nie no, żartuję, to nie jest najważniejsze, ale odłożę sobie. I teraz tak, Halloween Bar. Co z tego mogę zrobić? Idę do mojego mithrilowego tego. O, patrzcie, mogę już light diski zrobić nawet. Nie będę na razie robił. Robimy sobie Draxa. I teraz, moi drodzy, możemy sobie wykopać nową rudę, która właśnie występuje w dżungli, więc przygotujcie się na to, że w następnym odcinku coś będziemy kombinować jeszcze z dżunglą i tak jak wam mówiłem, właśnie z tym nowym biomem, który musimy zasadzić. I powiem wam, że mieliśmy szczęście, że mi to w ogóle wypadło. Sztabki sobie tutaj ułożę, żeby było fajnie. Patrzcie w ogóle, jak to fajnie wygląda tutaj. No i myślę ogólnie, jeszcze pokażę wam, co jeszcze można zrobić tutaj z tych souli. O, patrzcie, można takie keje zrobić. Nie wiem, co to jest, ale fajnie. Zrobimy sobie jeszcze mega szarka. Pamiętacie, tu mamy mini szarka i właśnie z niego się robi z illegal gun parts, z sharkfinów i właśnie z tych soli z 20, a mamy akurat 36. To właśnie przygotujcie się na to, że również pójdziemy sobie nazbierać, ponieważ to jest niezbędnik. Niezbędnik, jest takie słowo, nie wiem. Ale po prostu jest to niezbędnik i potrzebujemy tego. To już niekoniecznie, ale to też jest spoko. Więc tak, jeszcze tak zobaczę, tutaj może coś jeszcze mogę zrobić. Ogólnie dużo jest przedmiotów, które potrzebujemy z souli. Widzicie, że przywoływaczki również potrzebujemy tutaj do zrobienia. Boże, na odwrót, souli potrzebujemy do zrobienia przywoływaczek. Więc myślę, że również coś tam przygotuję z tych przywoływaczek i również będziemy za niedługo bili. Ale wiecie, jeszcze się przygotujcie. Więc ja już powiem wam, że to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć!